Witajcie kochani. Chciałam wam dzisiaj coś powiedzieć na temat pieniędzy. Dosyć dużo nauczyły mnie o nich ustawienia systemowe, rodzinne i biznesowe, w których jestem coachem. Pieniądze są tylko energią życiową, służą życiu i są przyjazne, przychylne wszystkim ludziom. Tak jak powietrze, którym oddychamy, takie jak jedzenie, które spożywamy, służą życiu. Ale powietrze nie jest celem, oddychanie nie jest celem życia. Tak samo jedzenie nie jest celem życia, chociaż może dla niektórych jest, ale generalnie nie jest celem życia. Tak samo pieniądze nie są celem życia, a wiele osób tak myśli. Pieniądze służą tylko naszemu rozwojowi, celowi naszej duszy, rozwijaniem naszych talentów po to, żebyśmy służyli innym ludziom. Jeżeli w ten sposób one mają nam służyć, będą zawsze, pojawią się zawsze, w każdym momencie, kiedy potrzebujemy. Nie możemy oddychać nadmiernie, hiperwentylować, bo to nam nie będzie służyć. Nie możemy jeść nadmiernie. Tak samo gromadzenie pieniędzy, czy skupianie się nadmiernie na tym, żeby je gromadzić, nie służy nam. W żaden sposób nam nie służy. Wręcz przeciwnie, nas obciąża, blokuje. Często spotykam się w mojej pracy z osobami, które mówią, mam całe życie haruję, dążę do tych pieniędzy, ale ciągle ich nie mam, ciągle mam za mało. Wtedy, kiedy przyglądam się, co jest podświadomości, słyszę, jak ich przekonania, błędne systemy w ich umyśle, błędne matryce informacyjne blokują ten przepływ pieniędzy. Jak na przykład mają relacje z tym pieniądzem, bo wszystko jest relacją. Możemy mieć relacje z samym sobą, z innymi, możemy mieć relacje, odpowiedni stosunek do pieniądza. Wszystko jest relacją i ważne, jaka jest ta relacja. Ona musi być dobra. Czasami takie osoby myślą, na przykład, pieniądz jest brudny. Absolutnie nie spodziewam się u takiej osoby, że będzie miała dużo pieniędzy, która myśli, że pieniądze są brudne. W sensie takim przenośnym, ale też dosłownie, fizycznym. Spotkałam się z osobami, które nie dotykały pieniędzy, wolały płacić kartą, bo pieniądze są brudne. Myły ręce zaraz po dotknięciu pieniędzy, bo pieniądze są brudne. A jednocześnie chciały mieć dużo pieniędzy, ale nie miały ciągle tych pieniędzy przez całe życie. Albo osoby, które nagle mówią, wszyscy bogaci to złodzieje. Nagle słyszę coś takiego. Nieświadomie ta osoba powtarza to, co słyszała w dzieciństwie od rodziców. Za komuny się tak mówiło. Wszyscy zarabiali tak samo i tak samo mało. Jeżeli ktoś miał coś więcej, to był po prostu często złodziejem. Nasza podświadomość nie jest w stanie, nie pozwoli, żebyśmy byli bogaci wtedy, żebyśmy mieli dużo pieniędzy, bo nasza podświadomość nie jest w stanie znieść tego, że zostaniemy odrzuceni przez nasz system rodzinny, bo to wiązało się tysiące lat ze śmiercią. Nasza podświadomość nie jest w stanie tego znieść i zrobi wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie mieli. I takie osoby harują, a ciągle tracą i ciągle nie mają. Zobacz, przyjrzyj się, jaką masz relację, czy szanujesz te pieniądze, czy je wykorzystujesz dla dobra swojego i swoich bliskich, innych ludzi. Czy te pieniądze ci służą, czy one ci szkodzą? To, co z nimi robisz. Zawsze możemy to sprawdzić. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć sukcesu, jeżeli nasz umysł, nasze ego podąża w jednym kierunku, a nasze serce, nasza podświadomość w drugim kierunku. Stoimy wtedy w rozkroku i nie możemy ruszyć się na krok. Stoimy w miejscu i nie wiemy czemu, co nas blokuje. Pozdrawiam was, kochani.